W dzisiejszym wydaniu informacji z Płocka świętujemy pierwsze urodziny płockich akwariów, pokazujemy punkt wsparcia dla osób bezdomnych w Płocku, uczestniczymy w spotkaniu opłatkowym w Fundacji Portal FM Pomagamy Dzieciom, przyglądamy się płockim ogrodom światła, a na koniec słuchamy niezwykłego świątecznego koncertu. Było co świętować. Akwaria z płockiego zoo obchodziły swoje pierwsze urodziny. Nie zabrakło tortu w kształcie ryby czy prezentacji sprzętu do nurkowania oraz seansu filmów z podwodnych wypraw. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli natomiast wziąć udział w warsztatach z zakładania akwarium, zabawach plastycznych i konkursach z nagrodami. Na wszystkich czekały przewodniki po akwarium ze zdjęciami wykonanymi przez członków płockiej grupy fotograficznej. Dyrektor zoo nie omieszkał podziękować przy tej okazji wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowych akwariów, w tym pracowników ogrodu. Rzuciliśmy go na głęboką wodę i jak Państwo widzicie, jeszcze żyje, jeszcze pływa, jeszcze ma siłę przychodzić do pracy. Oprócz tego czwórka wspaniałych akwarystów, tam dwóch panów tam filtry wpuszczają ryby i tak dalej, a mają się czym opiekować, bo tam jest w tej chwili około 250 gatunków zwierząt. Kilkadziesiąt gatunków roślin. Budowa nowych akwariów w płockim zoo kosztowała prawie 7 milionów złotych. Teraz już każdy znajdzie dla siebie miejsce w Płocku. Przy Kolegialnej 4 działa od tego tygodnia punkt wsparcia dla osób bezdomnych, uzależnionych oraz rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. Prowadzi go chrześcijańska misja społeczna Teen Challenge i płocki lider sam potrzebował kiedyś pomocy. Chciałem zrobić bardzo złą rzecz, skrzywdzić moją żonę, skrzywdzić rodzinę, później zabić siebie, ale zasłabłem w pewnym miejscu, wrócę na ulicy, znalazłem się w szpitalu, wylądowałem na odwyku i tam właśnie przyszli ludzie, którym los takich ludzi jak ja nie był obojętny. Ja nie mając żadnej nadziei, oni zaprosili mnie, tam przeczytałem na takim plakaciku, zapraszamy na spotkanie misji chrześcijańskiej, ponadwyznaniowej. Będą świadectwa ludzi uwolnionych z nałogu przez Pana Boga, będą śpiewane pieśni chrześcijańskie, będzie ciastko i kawa. No i poszedłem na ciastko i kawę. Dzisiaj Kopczyński sam pomaga ludziom. Od tamtego czasu, przez 17 lat, chodzimy po ulicach miast różnych, pomagamy ludziom. Takim jak my kiedyś byliśmy, rodzinom dysfunkcyjnym, osobom wykluczonym społecznie, wysyłamy do ośrodków, motywujemy, prowadzimy szereg rozmów na ulicach, w mrozie, w deszczu nieraz, siedząc na krawężnikach, będąc w środowisku tych ludzi, zachęcając ich do tego, często na własnym przykładzie, na własnym świadectwie naszego życia, że jest nadzieja, że tak to się nie musi skończyć. Prowadzący mogą liczyć na pomoc Urzędu Miasta Płocka. Deklaruję w imieniu prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, w imieniu swoim własnym, dalszą wszelką pomoc, na ile tylko miasto będzie mogło wspierać, a wiemy, że są możliwości, jesteście organizacją pozarządową, można się ubiegać o środki również w ramach otwartych konkursów i myślę, że z naszej strony, ze strony Urzędu Miasta ta pomoc będzie mogła być udzielana. Przyniosłem tutaj takie drobne upominki. To jest zegar, a to są kalendarze, a zegar po to, żeby zaczął odmierzać nowy czas, dobry czas. Z punktu mogą korzystać nie tylko osoby bezdomne czy uzależnione, ale również byli więźniowie. Kolędy, opłatek i wspólnie spędzony czas. Fundacja Portal FM Pomagamy Dzieciom zorganizowała opłatek dla swoich podopiecznych. To świetna okazja, by podsumować pracę fundacji i zapytać o plany na kolejny 2018 rok, a te są ambitne. Znajdujemy się w Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie właśnie trwa Wigilia. W tej chwili Mikołaj wręcza podopiecznym fundacji Portal FM Pomagamy Dzieciom prezenty. Za chwilę dzielimy się opłatkiem i zapraszamy gości i podopiecznych na poczęstunek.
Jakie plany i cele na następny rok? Chcielibyśmy jeszcze więcej robić dla pocztan, dla maluchów, dla dzieciaków. Niedługo wyjazd zimowy do Muszyny, gdzie dzieci naprawdę przeżyją fajne atrakcje. Państwu życzę dużo serdeczności, ciepła, spędzonych świąt w gronie rodzinnym i do siego roku. Wigilia zorganizowana przez fundację była magiczna. O co zadbała młoda artystka, podopieczna fundacji. No i lubię śpiewać od najmłodszych lat. Zawsze to były jakieś występy przed rodziną, potem w szkole. No i potem zaczęły się już konkursy. Tutaj z fundacją zapoznałam się na pikniku w Lipiankach. Miałam zaszczyt również śpiewać na ekomodzie, no i dzisiaj na Wigilii zaśpiewałam kolędę Jezus Malusieńki. No i co, bardzo chciałabym w przyszłości śpiewać. Było wspólne kolędowanie i życzenia. My też ze swojej strony życzymy pięknych i magicznych świąt oraz realizacji planów na nadchodzący 2018 rok. Bajka o Królowej Śniegu to tegoroczny motyw przewodni Płockich Ogrodów Światła. Płockie Ogrody Światła można podziwiać w pobliżu Bazyliki Katedralnej, gdzie znajdują się m.in. komnaty Lodowego Zamku Królowej Śniegu i bajkowy ogród. PKN Orlen w ramach programu Orlen dla Płocka proponuje dla mieszkańców kolejny raz iluminację, tym razem z lokalizacją na Wzgórzu Tumskim, gdzie rzeczywiście to miejsce mające swój urok nie tylko poprzez naszą zabytkową katedrę i dzięki staraniom księdza proboszcza w remontowaniu właśnie kaplicy królewskiej, będzie to również możliwość zwiedzania naszych ogrodów światła i przy okazji zobaczenia odnowionej kaplicy królewskiej. Mam nadzieję, że będzie to chwila, moment dla rodzin, dla osób, które będą mogły w tym okresie świątecznym spędzić ten czas wspólnie od zmroku, od godziny 16:00. Codziennie. Chętnych na obejrzenie tej pięknej iluminacji nie brakuje. Ta podoba się szczególnie dzieciom. Fajnie, bardzo kolorowo. Iluminacja będzie czynna codziennie po zmroku do 7 stycznia włącznie. Według szacunków ubiegłoroczną obejrzało ponad 25 tysięcy osób. Pastorałki to tradycja świąt Bożego Narodzenia wśród górali. Część tej magii przeniesiono do Płocka. Przed kościołem na Radziwiu odbył się koncert kapeli góralskiej, która uświetniła coroczną tradycyjną wigilię dla mieszkańców osiedla. Już od wielu lat jest taka piękna tradycja w naszej parafii, że mieszkańcy Rady Osiedla wspólnie z parafią organizują takie spotkanie opłatkowe, aby wzajemnie w tej wspólnocie podzielić się życzeniami, podzielić się tym, co ludzi ze sobą łączy. Dlatego też chcemy wykorzystać ten niepowtarzalny klimat, aby w takiej wspólnocie naszej dzielić się, że Bóg przychodzi do nas, że ten Bóg zamieszkuje w naszych sercach i że to ma wpływ na nasze wzajemne relacje, aby jak najbardziej tę wspólnotę ze sobą zacieśniać i nią się dzielić. Swój wielki wkład w zorganizowanie spotkania miała Rada Osiedla oraz Urząd Marszałkowski, dzięki któremu taki koncert, a w zasadzie dwa koncerty na terenie Płocka i powiatu mogły się odbyć. To bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski wraz ze Starostwem Powiatowym w Płocku wystąpił z takim projektem, który umożliwił tak naprawdę w dwóch kościołach w Płocku, w jednym i w jednym w powiecie płockim, organizację koncertu kapeli góralskiej dla naszych mieszkańców. Koncert kapeli uświadomił wszystkim nieprzekonanym. Święta już za pasem. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, co by się wam darzyło, mnożyło, syćko boskie stworzenie. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by wam wypłat z pieca błok, co by wam z pieca wypadła ruła, co by wam gaździno schrubła, co by wam niczego nie chybiało, z roku na rok przybywało. A do tego, co byście byli weseli i szczęśliwi, jako w niebie anieli, haj!